No czuć, że tu jest grzmot. Czyli co, duża ryba jakaś? Tak, no miejmy nadzieję, że jest duża. Albo nutria. Marlenka, nasza wydra. Marlenka wydra. Jak ja dobrze, że ja zmieniłem przypon przed tą rybą na świeży. I się robi bigos, a tutaj akurat mi się udało świeży przypon założyć. Ja! Dużą przewagę. Małą przewagę. Dobra. A pierdolę. Siemano. Siema. Witajcie. Hej. Witajcie na kanale Idziemy na Ryby. Dzisiaj jesteśmy na nowym łowisku, świeżo otwartym Forest Lake. To w sumie jest jeszcze nieotwarte łowisko, bo jest takie dzisiaj nieoficjalne otwarcie. I są tutaj takie zawody do czapy, a my teamem Osmu siadamy sobie tutaj z boczku i robimy sobie taki własny wewnętrzny pojedynek. Jest jeszcze z nami Radziu, ale on tam z tyłu. Daleko w tyle. Jedzie już, jedzie. Dopiero jedzie. Tak jedzie. Wylosujemy bez niego. Jedzie. I co chłopaki? Każdy chyba coś powie, przedstawi jak się dzisiaj przygotował, jakie jest jego podejście. Woda jest zupełnie nieznana dla wszystkich. Towar mamy ten sam, dlatego będzie się liczyła technika. Być może stanowisko, bo tu mamy takie ostatnie z ostatnich. Tam może być słabiej, a może lepiej. To się okaże, także zapraszamy do oglądania. Pokrzywiły. Kółka ci się pokrzywiły. Zrobiły ci się koła jak w driftowozie, panie. No. Mamy losowanko. 7 na 17. 17. To bo tak mamy słoneczko od Chrisu. Żeby nie było. 18. Elegancko, okay. Chrisu, idziemy tam. Do darmiczki. No to dla mnie znowu dupa będzie. 15? Czy 16? To dobrze. To co, rozkładamy się? Ja 18. Czyli ja łowię w najgorszym miejscu, można powiedzieć. Ty na samym końcu jesteś. No. Na samym zrzucie. A może nie wiadomo, zobaczymy. Dobrze, że to tylko za 20. Ja widziałem, że tam ryby wpuszczać. Dobrze, że za 20 zł. Mamy na 6 osób, więc będziemy tak się rozkładali, żeby każdy miał. Co mamy? Bardziej do lewy będziemy rzucać, nie? A tak wygląda woda, zobaczcie. To jest na 6 osób. Ja już. O, patrzcie, spław widać pierwszy. Nie, to już drugi. Mam ryb. Czyli ja już wiem, że pierwszy, drugi, trzeci i mamy ja cztery. Duży dla ślepych, żeby widział, że dobra. Zobaczcie, który masz numerek? 17. Właśnie. Jeśli chłopaki rozkładają, tak to wygląda. Chris, Radek, Mateusz. Tu jestem ja i tam jest Marcin. A tam jest cała ekipa z Wrocławia i z okolic, która też przyjechała dzisiaj na zawody do czapki. Tyle, że my mamy tak jakby osobną imprezkę. A już tu wstępnie na szybko, bo zaraz polecę pokazywać, co chłopaki mają. Zanęta, pelet, w razie czego alien. I tu coś specjalnego, żeby się wyróżnić kolorem. Tak wygląda woda, musimy łowić pod kątem, bo tu mamy taki ścięty brzeg i trzeba tak trochę rzucać na lewo. Rybki widać się pokazują, jest nadzieja, że coś będzie fajnego. No i dzisiaj przede wszystkim prosto i skutecznie. Nie Marcin, prosto i skutecznie łowimy. Tak na wstępie trzeba pamiętać, że jesteśmy dzisiaj na nowym łowisku, więc parę rzeczy trzeba sobie przetestować. Przede wszystkim to, co działa zawsze i wszędzie. Klasyka, leciutko tylko przyciemniony miks. Do tego znany i lubiany pelet, plus opcja jasna, że tutaj super CSL-em będziemy na pewno mącić wodę, jakiś grubszy pelet. I dzisiaj tak naprawdę nie liczy się dla mnie, ile ja tych ryb złowię, tylko ile opcji ja sobie dzisiaj sprawdzę i przetestuję, bo tak naprawdę za 2 tygodnie rusza na tej wodzie sezon, zaczynają się różnego rodzaju cykle i zacznie się już taka prawdziwa rywalizacja. Dzisiaj możemy sobie to tak z przymrużeniem oka lekko potraktować, ale trzeba sprawdzić jak najwięcej opcji, żeby już za te 2-3 tygodnie mniej więcej wiedzieć, co z czym się je. Że dystanse, to jaka jest konsystencja, czy pelet, czy zanęta, czy ciemne, czy jasne. Jakieś takie, mamy między sobą rywalizację, ale jednak tą zadaniowość sobie tutaj rzuciliśmy i każdy pewnie będzie miał coś podobnego, ale robił to trochę inaczej. Że ode mnie to wszystko, zobaczycie już jak to będzie wyglądało od strony łowienia po kilku godzinach. Jak już nadmienił wcześniej Mateusz, jesteśmy na nowym łowisku, pierwszy raz. Wszyscy, którzy tutaj przyjechali, jesteśmy pierwszy raz i tak naprawdę niewiele o tym wiemy.
będziemy sprawdzali sobie różne warianty. Ja dzisiaj idę tak bardziej po bandzie, bo mam zrobionego slopa z kukurydzą, z grubszym peletem, zanętę. Na razie to slopa nie przypomina, bo jeszcze jest tutaj za mało wody. Trzeba będzie do tego trochę dolać. Będę sobie nęcił podajnikiem, a pierwsze nęcenie zrobię małą szklaneczką. Także mam zamiar tym rybom podać dzisiaj więcej. Zobaczymy, jak ta strategia się dzisiaj tutaj sprawdzi. Chłopaki troszeczkę łowią bardziej ubogo, a ja sobie wymyśliłem, że właśnie w ten sposób podejdę do sprawy. Mam samą zanętę rozrobioną, już później do koszyka i mam rozrobiony osobno pelet, ale pelet dzisiaj sobie rozrobiłem troszeczkę inaczej. Tak jak kiedyś, za starych czasów, jak jeszcze nie miałem sitka, to po prostu normalnie sobie do tego peletu ręką dolewałem wody, mieszałem go kilkukrotnie, powtarzałem i w ten sposób sobie ten pelet rozrabiałem. Dzisiaj zrobiłem tak samo. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że zawsze po pelecie zostaje taka mętna woda, czyli ten pelet po prostu coś z siebie oddaje, coś traci. Natomiast tutaj, jak domaczałem sobie to po troszeczkę, to mi to tutaj wszystko zostało. I ten pelet, on świetnie klei. Jest jeszcze nie namoknięty, a on już pięknie klei, ładnie się tutaj rozwarstwia, bo jest troszeczkę twardszy niż jakbym to zrobił i bardziej klejący niż jakbym to zrobił po prostu zalewając go w sitku. Także to będzie miało na pewno przełożenie na pracę tego peletu. Zobaczymy, czy to coś zmieni w tym łowieniu, czy to coś da. Będziemy obserwowali. Także ja dzisiaj jadę na grubo i z troszeczkę inaczej namoczonym peletem. Na przynęty wiadomo, nowości, to co zobaczymy, co będzie się tutaj sprawdzało. No i tyle. Będzie ładna rywalizacja, bo dobra rywalizacja, mamy piękną pogodę, jest super, także mam nadzieję, że połowimy. Jeszcze tylko dodam, że to losowanie mieliśmy z Chrisem takie średnie, bo wylosowaliśmy takiego klina całkowicie na tym łowisku i tak naprawdę nie wiemy, czy ta turyba będzie, czy nie będzie. No ale liczy się zabawa i piękny dzień spędzony nad wodą. To tyle ode mnie. Na razie. Tak jak tutaj koledzy mówili, znajdujemy się dzisiaj na Forest Lake. Losowanie może superanckie nie było, bo całą linię brzegową jest moja, ale będę się skupiał dzisiaj na dwóch liniach. Będę próbował łowić przy markerach na dalszej linii. Tak jak tutaj mamy zanętę naszą spanierką, tam spróbuję wjechać na bliższą linię peletem, ósemką i kukurydzą. Spróbujemy coś tutaj spod nóg złowić. Tutaj tak jak kolega Radek wspomniał, będzie jechał na grubo. Ja spróbuję tak troszkę delikatniej. Można powiedzieć od razu z marszu. Także zobaczymy, co to przyniesie. No jest nas tutaj 30 osób. Zobaczymy, co ta woda kryje w sobie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo łowisko jest naprawdę urokliwe. Fajnie to wszystko wygląda. Widać, że gospodarze się postarali o przygotowanie tego wszystkiego. Jest miła atmosfera. Tutaj między naszą ekipą też jest taka troszkę wewnętrzna rywalizacja. Taka nutka dekadencji, jak to się mówi, ale myślę, że będzie fajnie. No zobaczymy, co to stanowisko numer 18 przyniesie dzisiaj. Ale skupiamy się na tym, żeby było miło, fajna zabawa i zobaczymy. Cześć. Witamy Was wszystkich dzisiaj na nowej wodzie. Forest Lake. Eksperymentujemy dzisiaj. Sprawdzamy, jak wygląda to łowisko, a jednocześnie chcemy potestować troszeczkę nowości. Mianowicie Wiggly. To, co dzisiaj będziemy tutaj przygotowywać i tworzyć, to wyjątkowo dwie wędki są dzisiaj na moich podpórkach, ale tylko jedna wędka tak naprawdę służy mi do łowienia. Na drugiej wędce jest zamontowana kamera podwodna. Zobaczymy, sprawdzimy, czy coś z tego dzisiaj też wyjdzie, bo to będzie też taki eksperyment tej kamery w moim wykonaniu. Pierwszy raz będę jej używał. Szczególnie to się dzisiaj nie przygotowywałem do tego łowienia, bo chciałem po prostu dzisiaj przede wszystkim dobrze się pobawić, spędzić czas w miłym towarzystwie z moimi przyjaciółmi i kolegami, więc standardowo pelet, osmo, zanęta, osmo i testowanie nowych cukierków. Taki dzisiaj plan na dzień. No,
to zaczynamy. Znaczy się ja zaczynam, bo koledzy już zaczęli, trzeba podkreślać. Godzinę już łowią. Nie, tak na serio, to ja wygruntowałem sobie tu wspólnie z Marcinem taką krótką linię, gdzie znaleźliśmy końcówkę spadu i tam mam zamiar delikatnie sobie zanęcić kilka podajników, zrobić chmurkę, zobaczyć co będzie. I oczywiście drugą wędkę mam daleko, na dystansie, pod tymi tyczkami. Tam wiadomo, że rzucę na sam początek, bo być może te ryby pod presją tutaj tego, co się dzieje po prostu nad brzegu, gdzieś tam uciekły, gdzieś się pochowały troszeczkę i się trzymają na dystansie. Wydawało mi się też, że widziałem więcej ruchu tych ryb tam właśnie, więc tam będzie moje, no pierwsze rzuty moje tam pójdą. Ale najpierw zanęcimy sobie linię krótką. Widzicie, to jest 15 metrów. Tam sobie rozbiję, myślę, że 4 takie małe koszyki, jest to koszyczek Newfish, taki zamknięty. Mam suchą bardzo zanętę i suchy pelet, bo jeszcze nie zdążyłem sobie tu tego ogarnąć. Dlatego nie zrywam go na powierzchni, tylko damy sobie chwilkę, żeby troszkę tam popłynęło to i gdzieś tak w połowie tej wody. Będziemy ściągać. Będą chciały coś podjeść, to przyjdą do mnie i będą miały tam na czym się po prostu zahaczyć. Nie wydaje mi się, że tutaj atak będzie dobry, ale to się ukaże u Radka, co się wydarzy. Woda jest jeszcze bardzo zimna, jest ona ukryta w lesie, więc ona też tak szybko się na pewno nie nagrzewa. Ale to jest takie moje zdanie osobiste. I zobaczymy po prostu, co się będzie działo. Będę obserwował, ściągał i się dopasowywał, jeśli tylko będą ryby, bo jak nie będzie rybek, to po prostu nic się nie da robić. O. Także krótka linia już jest opanowana w tym momencie. Teraz, żeby nie tracić czasu, od razu rzucimy wędkę drugą i zaczniemy wędkowanie. O, tutaj mamy, w wodzie leży na gotowo. Zobaczcie, jaki samowypinacz nastąpił. I jedziemy z tematem. W drugim rzucie, bez nęcenia, daleka linia. Prawie na marginesie tego, co możemy rzucać. A jakiś będzie nieduży karpik albo karaś. Ubranie też nie było jakieś takie super intensywne. Ale cieszy, że coś już na wędce jest. Karangs. Pierwsza ryba. Tuściutki karaś. Ładna rybka. Gratulacje. Dziękujemy. Gramy dalej. Gramy dalej. Zadowolony? No jasne. Pierwsza ryba w tym sezonie, czy nie? Nie. W sezonie nie, ale po dłuższej przerwie. I mnie się udało zaciąć drugą rybkę, także dogoniłem już Mateusza. No, nie jest to też duża ryba. Podejrzewam, że to też może być i karaś. Ale skusiła się na Roxy i na pelet posypany zanętą, więc chyba ta chmurka tutaj z tej zanęty może być dobra. Natomiast nie mam rozłożonej siatki. Nie muszę ją rozłożyć zaraz, ale najpierw zobaczymy, co to za ryba jest. No, na pewno nie jest duża. To jest taka mniejsza rybka. Też karaś, tak jak i u Mateusza. Ale jest. Jest pierwsza dzisiejszego wypadu. No i nawet już się odbezpieczyła, jak to karaś z karasiami bywa. To zaprezentujemy, bo ja tam karasia generalnie lubię. One są piękne. Piękne rybki. Pokażę do kamery, że jest piękna rybeczka. Ładny ten karaś jest. Ale z tego, co już widzę, zanim sobie zarzucimy, opowiem sobie, że wszyscy wędkarze raczej już czekają na rybę. Z jednej strony widzieliśmy jeden hol, także sprawdza się to, że te rybki po prostu się wystraszyły bardzo mocno teraz, bo to jest nowa, świeża woda i one się schowały na środku, bo i ja, i Mateusz mamy rybę z dystansu, więc one tam najprawdopodobniej są. Czy przyjdą bliżej, to się okaże.
ale na razie na pewno warto trzymać się tego, co produkuje. Idzie sobie trzecia rybka już. W miejscu, w którym zanęciłem, siedziałem godzinę, nic się kompletnie nie działo, nie było nawet ocierki. Mateusz i Dawid złowili po karasiu. O, Krisu też coś holuje. Rozklipsowałem się po prostu i rzucam najdalej, jak się tutaj da, czyli do markerów. I tam ta rybka dzisiaj widać stoi, bo już jest trzecia sztuka bez żadnego nęcenia, po prostu negatywnie. Mam już dwa karasie i ta ryba też mi wygląda na karasia, bo troszkę walczy, ale nie aż tak mocno. Zaraz zobaczymy, co to będzie. O, już jest blisko. Ty troszkę połamałeś. Połamałem szczytówkę, tak, oczywiście. Żyłka mi się zakręciła i poszła. Nie, będzie karpik. Karpik? No, jest karpik pierwszy. No chodź tylko. Wybieranie to słabo. No słabo, no co? Nie wiem. Okej, jest. Hop. Dave. Kapił się. Taki z 1,5 kg. Karpiczek. Pierwszy dzisiaj. Także tutaj, jak Radzie mówił, taktyka Radzia się sprawdza. Odklipowaliśmy się z miejsca, które mieliśmy wyznaczone na początku. Rzucamy tak naprawdę, ile fabryka dała, czyli pod markery. I takie kasztany wychodzą z wody. Nie za duże, ale cieszą. Po takiej przerwie. Fajna zabawa. Razem z Mateuszem straciliśmy zestawy w zaczepie, który gdzieś tam się znajduje. Z tego wszyscy koledzy poszli dalej. Ja stwierdziłem, że chcę znaleźć ten zaczep i spróbować łowić w jego okolicy. Wydaje mi się, że teraz go znalazłem i ustawiłem się przed nim. I dam sobie 2 razy po 5 minut. Zobaczę, czy ta rybka przy tym zaczepie będzie się kręcić. A jeżeli nie, no to tak jak mówiłem na początku, wiemy, że te ryby są już na środku. Będziemy się wtedy wrzucać po prostu w paliki, ile fabryka dała. Jest to takie 60-65 metrów. I tam po prostu spokojnie będziemy czekać. Kto będzie precyzyjniejszy, kto dłużej tam jest, bo już koledzy mają przewagę na pewno, wygra ten pojedynek. Ja natomiast zaryzykowałem z zaczepem, bo jest trochę bliżej ten zaczep. Jeżeli te rybki się tam będą kręcić, to też będę mógł łowić, jeśli to, co sobie wymyśliłem, zadziała po prostu. Zobaczymy. Jestem ciekawy. Na pewno jest to wiedza dla drużyny dobra. Jeżeli uda się tutaj coś wyciągnąć, to będziemy już o tym wiedzieć, że jest taka możliwość. No i zobaczymy, co będzie. Zarzucone na razie pierwszy raz. O. Ewidentnie się okazuje, że te najgorsze miejsca stały się najlepszymi obecnie. Poszli w dystans i zobaczcie, co tu się wyrabia. Ile macie już, panowie? 6 i 7 na hak. Po 7. A my, ja jedną. Mateusz, ty ile? 5. Mateusz 5. No, czyli nam się liderzy pokazują. Nie jest, no zaraz będziemy ciąć żyłki. Co za problem. Bardzo ładnie. Akurat mamy branie u mnie, zobaczcie, jak pięknie. No i niestety, nie ma ryby. No tak to jest, jak się nie siedzi przy wędkach. W końcu mam i ja rybkę. No oczywiście, że z dystansu to wiadomo, bo przy zaczepach nic. No może ten zaczep nie jest taki, jakbym chciał, żeby on trzymał rybki. Ale staram się go też uminąć, dlatego też do góry wyciągam tą rybę, bo mi tam też jedna wpłynęła, więc nie chcę ryzykować, wolę przy powierzchni ją przytrzymać. Muszę być tak w połowie drogi, żeby być bezpiecznym. O, już jest dobrze, już ją mamy. Także dla mnie dopiero druga, oni mają już po 7, ale ja teraz będę po prostu już sztywno się trzymał tych ustawień. I spróbujemy troszeczkę nadgonić. Może się coś uda, może nie. W każdym razie już wiem, o co chodzi, co robić. No tak jak zresztą wszyscy. Bo tu, tak jak już na początku wspominałem, że będą na środku i to się cały czas widać, po prostu sprawdza.
I mam rybkę. Być może to jest, o, nawet mały karpik. Spróbujemy zrobić sobie swoje łowisko. Trochę oddalę się od kolegów, bo oni tak troszeczkę tam na kupie jest. Ale zobaczymy, jakby jest. I tu się udało na połówkę Roxy złowić. To jest właśnie fajne w tych przynętach, że możemy sobie zmniejszyć tę wielkość. Akurat odpadła, ale to już wam zaraz pokażę. Biorę jaskrawe Roxy. Widzicie, takim sobie wybieracie przynętę. Można złamać na pół, nawet na jedno, tak jak trzeba. I potem na haczyku jest takie coś. Bardzo fajnie. I jedziemy po więcej. Łowię teraz wędką Matrix XRC 3,3 metra do 60 gram. Wędka idealna na takie warunki, bo jestem w stanie nią spokojnie sobie rzucać na ten 60 metr plus. Wędka zdecydowanie progresywna. Ona nie gnie się nam tutaj ani od połowy, ani nie wchodzi w jakieś pełne ugięcie, przynajmniej przy takich rybach, ale pozwala nam łowić bardzo, bardzo daleko. Będzie za chwilę problem, bo rybka przeszła, ale panować nam nad rybą i oddawać naprawdę bardzo dalekie rzuty. Chyba ja tutaj, Chrisu, jestem. Tak daleko? Tak. Zaraz dwóch zgarnę. Zamieszać. Nie ty, ja mam rybę, panie. Dawaj, Mateusz. Do góry. Tu ja, już nie mam. Ja. Mateusz. Niestety rybę musiałem w pierwszej fazie ciągnąć górą całkowicie, ponieważ tam jest jakiś zaczep. No i troszkę tutaj odeszła na bok. Karpik, w końcu karpik, bo mam dużo tych karasi. A dopiero drugi karp. Ale silne ryby. Silne, zdrowe ryby. Zmiana przynęty na żółtą. No i dla odmiany jest karp. Taki fajny ze 2 kilo. Szybka akcja, nabijamy podajnik i rzut na ponad 60 metr. Miałem 60, ale poszedłem jeszcze około 3 metry dalej. Zobaczycie, bez problemu sobie to dolatuje. Przy podajniku 26-gramowym plus wsad. I tu turbo widzę, nie? Tak, teraz idzie turbo. Dlaczego są ryby? No to przede wszystkim doskonała współpraca teamowa, bo to też w tym wszystkim przede wszystkim wchodzi nam, że jesteśmy jedną drużyną, podpowiadamy sobie, udzielamy sobie wskazówek. Dostałem przed chwilą od Dave'a wskazówkę i druga ryba w ciągu 10 minut melduje się na haku. Żółty Wigby jest dzisiaj faworytem. I mamy takiego ładnego karpika. Sama zanęta musi być, nie? Na to wychodzi. I sama zanęta. Tak jak mówisz. Tak jak szybciutko wypniemy. No i jest nawet. Widać, że jest. A też obskubałeś go? Oczywiście. Jest, tak. Jest połóweczka. O, w środku jest. Połóweczka Wigleya. Mamy oto taką sztukę. Dzięki. Bierzemy Wigleya. Są dwa sposoby. Mój ulubiony sposób. No ty. To jest ogryzek. Sędami najszybciej. Powiem wam nawet, że jest słodki. No taki jest troszeczkę słodki. Tutaj też Wigley.
A, żeś tam go poskubał. Ale w miksie. No, tylko go namacz, bo on do góry się płynął. No tym razem nie doleciało do klipa, ale... Normalnie te brania dzisiaj wszystkie były takie bardzo delikatne, że tą szczytóweczkę tak aby, a tutaj mi konkretnie zabrało wędkę do wody i no czuć, że tu jest grzmot, ale to nie jest takie specyficzne czepanie głową, tylko takie konkretne tąpnięcia są. No nie chcę na siłę, bo to dzisiaj trzeba każdą rybę szanować, bo nie ma ich zbyt wiele. Czyli co, duża ryba jakaś? Tak, no miejmy nadzieję, że jest duża. Albo nutria. Marlenka, nasza wydra. Kochana. Marlenka wydra. Jak ja dobrze, że ja zmieniłem przypon przed tą rybą na świeży. Tak mnie coś podkusiło, bo to zawsze na takim łowieniu... A, dobra, jeszcze jedna ryba, nie? I się robi bigos, a tutaj akurat mi się udało świeży przypon założyć. Piękna ryba jest. Patrz. Ja pierdę. Emocje. Dawaj. Ja. Ciągnij go do mnie. Ciągnij go. Radek! Do góry i do mnie. To moje. Ja pierdzielę. Emocje sięgają zenitu, aż podbierak się rozczepił, kurczę. Ale czad. Kawał klocka. Prezentacja, Krisy, gratulacje. Piękna rybka. Tu w tej wodzie za to idę się kopać. No, ja. No, pokaż. Dużą przewagę. Małą przewagę. Dobra. Ja pierdolę. Ale się... Ale skomentuj to. To mówisz, że ile była? Tak dycha myśli? Była. Nie, dycha była. Myślę, że lekko była dyszka. Piękny garmasz, łapę, bo dałeś radę. Dzięki. No tak życie podyktowało warunki. Zdarza się. No trudno, łowimy dalej. No pewnie. Dobry, pewnie. Rybki Marcina. Ładny jest. Masz już? Tak. Bo ja tak bym chciał podjechać tak do niego. Piękny. O. A tu są moje rybeczki. Ładnie. Będą odpływać. O, jedna. Druga. I trzecia. O, i tutaj się zaczynają dopiero ryby. Ile tam najwyższy wynik był na tym brzegu? 7,40. Ile? 7,40. Kurwa, trzeba było za stówę wchodzić. Dawaj. I to liderzy. Trzeba te uszczę zainteresować. Uciekaj. Nie. A ja mam tylko dwa karty na wodzie. No to tu, ale to lepiej kurwa. I 8 bytków. Chapie widzisz, nie chciałeś? Tam pięknie braci. No to chłopie. Mateusz do bombał. 19,90. Ile się pomyliłem? No to... Oj, tu są rybeczki. Który to taki największy? Ten chyba. Mam ten tak sam. Jest dwa w rękę. Kto wygrywa? To jest pytanie. Ja. Takich karasi nie łowi się na co dzień. Zdjęcie z karasia. Karpik uciekł. To fajnie ma. Coś tam chyba poszło, dobra. To to będzie. Będzie grubo. Też jest. O, nie będzie 20. Kilo brak. Podobnie. Może ten byczek wszystko przeważy, co go masz. Byczek zrobi robotę. Tak, 20. Ty, więcej. 20.
O Jezus, tam jest bardzo... Obyczka? 98. Wiedziałem, że warto być kiłowi. Obyczka. Graty radzie. Najgorszko? Pięknie. A tobie jak dychę dodamy, Krisu, to też będzie ciekawie. Radosko. Dobra, do zdjęcia. Jest, radosko. Tego byczka znajdź. Tego byczka znajdź. Wygranego. To jest bytek? Ja mam. W siatce zostały, to jeszcze więcej mam. To już w ogóle mnie znokautował. To wyciągnij, Paweł, z siatki. Ale to takie, Miałeś. Nawet nieważony na zwycięski byczek. Byczki nawet niepotrzebne były. I Krisu. Ale ja. A ile kilo? 20. Nie, 19,998. Nie musisz. Ale 19,998. Nie, żeby co jeden. Żeby się pamiętali pierwsze. Pierwsze otwarcie. Ty miałeś byczka. Tak, dwa. Ale masz się. To jest najlepiej nazwane. No teraz Krisu bez dużego konia. On skoczyłby. Skoczyłby wszystko. Skoczyłby. No to nieoficjalnie Krisu zwyciężył, a oficjalnie Radek. Ale 13. A nie, nie, nie oficjalnie ja. Poczekaj, Krisu. Uśmiech, emocje. Bardzo fajnie. Ale była adrenalina, było wszystko także. Emocje były do samego końca, dosłownie do ważenia, do ostatniej osoby. No tu się działo między drzewa. No Krisu, niestety, przykro nam. No przykro mi też przykro, co mam powiedzieć, no ryba, tak naprawdę po tej rybie odechciało mi się wszystkiego. Tak, bardzo nam przykro. Radziu wygrał o 70 gram. Potem jest Mateusz, to przez a niego, ty Marcin, bo on mi to 4 kilo? Wykrzyczał. To wygrałeś ze mną też, to gratulacje. Także zespołowa praca i tak na duży plus, duże odkryte. Trochę tam pozdradzaliśmy, sama Zanęta przede wszystkim się działała, głównie dokładnie. Żółty wafters, potem się zmienił, jak się zrobiło jasno, na taki bardziej różowy kolor. To jest ciekawe, dużo ciekawych rzeczy na pewno, także cieszymy się bardzo. I teraz jeszcze Ospo Team. Kilka słów o samej wodzie. Wygląda tutaj to wszystko bardzo dobrze, widać duży wkład organizatorów. Dużo pracy przede wszystkim. Już jest... mega efekt, a mówią, że to jest dopiero początek tego, co dzieje się z tym łowiskiem. Jeszcze więc jak tylko... na pierwszy raz i ryby, i atmosfera, i wszystko było jak najbardziej na plus. Ja jeszcze tylko napomknę, że jak jest cicho, wszyscy łowią, to wtedy ten cały klimat tego lasu się załącza. Słychać te ptaszki w akompaniamencie. No wiosną, latem będzie tutaj sztos. Zazieleni się. Będzie tak, ten lasek z tyłu robi robotę. Także polecamy łowisko, rybki są. Cieszymy się bardzo i na razie, hej! Do zobaczenia. Hej! Hej.